Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, proszę państwa. Dzisiaj kolejne zmagania Food Champions, ponieważ no fajnie byłoby wybić G1, nie? Fajnie byłoby wybić G1. Plus jest taki, że pierwsza ranga już jest chyba zabezpieczona, mam taką nadzieję, ponieważ mam aktualnie ponad 15 tysięcy punktów, więc mam nadzieję, że to tyle starczy, po prostu, że tyle starczy, żeby tę pierwszą rangę utrzymać. No ale nic, moi drodzy, przechodzimy dalej, ponieważ mamy trzy paczki do otworzenia, słuchajcie, trzy paczki do otworzenia, w których... Fajnie, gdyby się pojawiła jakaś karta zamrożona, powiedzmy, że to jest karta zamrożona, proszę państwa, trzy paczki do otworzenia. Paczka, słuchajcie, wszystkie są niewymienne, nie? Wszystkie są niewymienne, więc no, jeżeli coś trafimy, to tego nie sprzedamy, ale, wiecie, jakaś taka nowa karta by się przydała w składzie, taka Bernardo, taki, o, taki Mane, oj, byczku, walkout, nie? Okej, nie ma ekranów, Conmebol, zapraszam, Conmebol, oczywiście, że tak. Generalnie sprawa wygląda tak, że jestem trochę senny, co jest dosyć dziwne, bo spałem dosyć długo. Ale trzeba kończyć Food Champions, trzeba wbić G3, także nie lubię pić gazowanych rzeczy. Ale dla was się poświęcę, Jezu, aż mi łzy poleciały. Dla kontentu trzeba zrobić wszystko, okej? Okay? Paczka, rzadki piłkarze, Electrum czy mega paczka? Mega paczka, może zaskoczymy trochę EA Sports, może pomyślą, hej, powinieneś otworzyć nie tę paczkę. A jednak, proszę bardzo, walkout, nie? Okej? Okay? Są ekrany, niewymienne ekrany, więc zobaczmy. Chorwacja... Kovacic chyba? Tak, Kovacic 93. Tak trochę... No może takiego SBC się przyda, nie? Może takiego SBC się przyda. Dużo... O, ale zawodników wysypało. Fajnie, bo potrzebujemy dużo zawodników do SBC. Jezu, ile tych zawodników, ty! Bez kitu, dwie strony zawodników. Co jest grane? I jeszcze... Darmowa paczka kontraktów. Nie no, rozpieszczają nas przecież. Także ostatnia paczka przed nami, paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. No liczmy na jakiś walkout, nie? No to na trzy takie paczki, jeden walkout, myślę, że to nie jest coś, czego za bardzo mogę wymagać, nie? Okej, okay, jaka... Inform chyba, nie? Argentyna. Eśpo. Co? No cóż, słuchajcie, no takie paczki typu do zapomnienia, nic szczególnego nie wypadło niestety, ale no skupmy się na najważniejszym, nie? Skupmy się na najważniejszym. Food Champions, proszę państwa, dwa winy do G3, jak zwykle kończymy w sobotę, w zasadzie w niedzielę, w poniedziałek kończymy... Przepraszam. Bilans aktualnie wynosi 12-3 chyba, tak, 12-3, więc jest okej. Okay. W ogóle największy paradoks jest teraz taki, że lepiej mi się grało w sobotę niż w piątek. Nie wiem, jest to tak bardzo dziwny patch, że lepiej mi się gra dzisiaj niż w piątek. Co jest dosyć dziwne oczywiście, no ale robimy to G3, słuchajcie, zakończmy ten pierwszy dzień w Food Champions, w zasadzie drugi dzień w Food Champions jak najlepiej. Dobra, tak więc pierwszy oponent przed nami i miejmy nadzieję, że nie będzie jakiś mega... Mocny, Tutu XD, proszę państwa. Dobry skład, ale czemu Ruli jest na bramce? To jest dopiero dobre pytanie, ale fajny skład, całkiem ciekawie złożony. O, z kłopotami nie wiem czemu to zrobił. Ej! Spokój tam w obronie, ty! Już zaczynają, nie? Już, dopiero zauważyli, że nagrywam odcinek i już będą tutaj śmieszne rzeczy robili. O, ale to pięknie zrobił Son, chociaż... A, już miał takie fajne zejście zrobić, ale nie zaliczyło mu. Szkoda, ale to dobra akcja, no. Ojej. Błąd chyba z mojej strony, niestety. Ansu Fati. Będę się troszkę ruszał i nic to nie dało. Nic to. Przegrywamy. O, ale błąd znowu z mojej strony. Czemu Lam tak wysoko wychodzi? Lam, wracaj do tyłu. Nie. Nie. Wybij. Gomez. Dobrze. Oj, to jest gol. To jest... Nice. Ale fart. Jest do samego końca nie byłem pewien, co się stanie. Bo nacisnąłem najpierw strzał, potem R1 i nie wiem, co gra by zrobiła. Na szczęście Alessandrini wykończył. To jest najważniejsze, że wykończył i mamy remis. Mamy remis jeszcze przed końcem pierwszej połowy, co jest ważne. Dobra, to jest za pierwszy połowy remisik po jednej bramerce dla każdego z nas. I no... Statystyki. No, można powiedzieć, że oddają przebieg całego spotkania. Strasznie zacięty jest ten mecz, mimo że no, wydawało mi się, że będzie trochę łatwiej. No, ale najwyraźniej to nie wolno oceniać książki po okładce, proszę państwa. To jest prawda. O kurde. O kurczaki, Lam, Jezu. Ale czemu tej piłki nikt z was nie wybija, chłopaki? To jest gol. O! Rashford, musisz to skończyć. Jest, ale prezent od naszego przeciwnika, naprawdę. On robi wszystko, żeby udało nam się jednak ugrać ten mecz, nie? Doceniam. Nie, to jest, nikt go nie krył. Dlaczego nikt go nie krył? O. Son.
Jest to słupka, no całe szczęście, naprawdę. Jest, druga połowa to jest naprawdę totalne odwrócenie tego całego meczu, bo już ile? 4 bramki padły, tak? Dobrze, dobrze liczę. Mam nadzieję, że teraz my pójdziemy za ciosem, bo kurczę, wypadałoby wygrać taki mecz. W sensie, gość jest okej, okay, nawet Varane gra w ataku, gość jest dobry, ale widzę, że da się go ograć. Pogba, Pogba, ależ to było wspaniałe. I Rashford wypuszczony, let's go, let's go, let's go, let's go, Rashford, będzie twoja akcja. Rashford będzie się ruszał, będzie się ruszał, ale co to za uderzenie, Rashford. Zrobiłem wszystko najlepiej jak mogłem, naprawdę, Rashford to powinien tak idealnie uderzyć pod poprzeczkę. Co, 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 czemu Varane, co? Co? Czemu co jest, ty, co jest z tym meczem nie tak? O kurde, to jest gol, ja wiem, że to jest gol, moi drodzy, to jest bramka, nic z tym niestety nie mogę zrobić. Nie wiem, co się stało z Rashfordem, w sensie czasami potrafi naprawdę coś fajnego zrobić, a potem robi takie rzeczy. Dosłownie setka, nie? Proszę. Jest! Alessandrini! Ale klasa, klasa światowa. W ogóle to było strasznie ryzykowne, bo schodziłem na prawą nogę, nie? Wiadomo, prawa noga Alessandriniego jest taka... Nie wiadomo, czy istnieje. To jest mit, że prawa noga Alessandriniego istnieje, ale mamy remis. 4-4. Boże, jak ta druga połowa się zrobiła potężna, nie? To jest naprawdę niebywałe. A Pogba robi taką robotę w środku pola, że aż... Przypominałem się złote czasy w Juventusie. Dobra, ostatnia akcja, mamy lasta, mamy las, 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 las. Leć. 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 O, Rashford! Jest! Ja pierdziele! Jak ja to zrobiłem? Marcus Rashford, człowiek, który praktycznie prawie przegrał nam ten mecz, strzela bramkę w ostatniej minucie spotkania. O kurde, tego nie grali. Tego jeszcze nie grali. Do pierwszej połowy było 1-1. 5-4. Verratti, Aguero, Alessandringa, Tuzo i Suker środkowy. No dobra, to jest znowu mocny skład oczywiście. Gattuso strzelam, że z paczki Baby, niestety, unlucky. Varane, oj, kłopoty w obronie. Mamy tak zwane braki. Alessandrini, Lam, piękna interwencja, nice. Oj, Filip. Dobrze, wybijamy połup. Bardzo dobrze, wszyscy są full sfokusowani. Mam nadzieję, że tak się będzie cały czas działo. Dobrze. No nie, myślałem, że tam jest sam na sam. Dobra, Son. Rashford. Ale to podanie było... Co to za podanie? Son. Son, nie rusza się. O, kurde, miałem nadzieję, że to wpadnie. No dzisiaj Son póki co wszystko zastrzelał z lewej nogi, to wpadało, więc miałem nadzieję, że... Tak będzie tak samo w tej akcji, ale niestety nie tym razem. Dobrze, Kante, Jezu, oni pięknie grają w tym środku pola. Pogba i Kante dzisiaj, no naprawdę klasa światowa, powiem wam. Cyk, ładnie. Son, spróbuj z lewej nogi. Son! Mówiłem, że dużo trzeba próbować Sonem z lewej nogi i się udało. 1-0, 31 minuta. No ładnie grają chłopaki, no co mogę wam powiedzieć? Naprawdę fajnie się gra tym składem na razie. Mam nadzieję, że jutro niedziela niczego nie spierdzieli, bo naprawdę gra się fajnie. W porównaniu z wczoraj, niebo a ziemia, naprawdę. No mniej, na pewno mniej narzekam niż wczoraj, to jest pewne. Kante, patrzcie to. Kante sam na sam. Ło kurde, Mukiele, ty, skoro w ogóle z podziemi, nie? Chłop totalnie z podziemi wyrósł. A kto tam ma tyle miejsca? Czy to jest Alessandrini, który przyjmie piłkę? Uderzy po... Rashford! Na prawą... O kurde, dobra. Coś jest nie tak. Coś jest ewidentnie nie tak tutaj. Coś tu nie pasuje. Dobra, do pierwszej połowy wygrywamy 1-0. Naprawdę jest to ciężki mecz mimo wszystko. Mieliśmy tyle sytuacji, ale gość nawet strzału nie oddał. Dobrze, Rashford. Nice. Fake shot. Strzał! Nie wiem czemu, ale przed strzałem już wiedziałem, że to nie wpadnie. W sensie, rozumiem, że lewa noga, ale kurde, no... To jest mecz, w którym dobrze gram, dobrze mi się gra, ale brakuje wykończenia. Teraz. Co to? Nie wiem, no to się dobrze, że padł gol, ale ja pierdzielę, to jest... Nie wiem czemu Rashford czasami nie potrafi po prostu przyjąć piłki i strzelić, bo tutaj no, dużo szczęścia zdecydowało. Nie wiem czemu Gomez nie wyskoczył do główki, czemu Dembele tę główkę wygrał w ogóle. Jest 2-0, spoko. Szuker, niedobrze, ale zapierdzielił, jasny gwint. To było już potężne. Rashford, dawaj, trójeczka. Lobik.
No, już myślałem, że Walker jakimś czynem wybije, ale 3-0. Rashford przypierzętował tę wygraną i mamy G3 wbite. Bardzo fajnie, z bilansem 14-3. Naprawdę jestem 100% pewien, że ja to popsuję jutro. Ale no, zrobię co mogę, żeby wbić G1. O nie, nie, chcę mieć czyste konto. Nie, ale szkoda. No dobra, mamy wygraną. No szkoda, bo chciałem to czyste konto, bo naprawdę dobrze cała obrona zagrała i pomoc. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie kciuki, żeby poszło mi jak najlepiej, bo chcę naprawdę wrócić do G1. My jesteśmy na dobrej drodze, a matchmaking może mi zjeść. Także wszystko w rękach matchmakingu i eSports. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.